Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to postaci znane w polskim show, biznesie, które od pewnego czasu tworzą parę. Ich związek został szeroko omówiony w mediach, szczególnie w kontekście rozstania Cichopek z jej poprzednim partnerem, Marcinem Hakielem. Choć istnieją różne spekulacje dotyczące początków ich relacji, oficjalnie Cichopek ogłosiła rozstanie z ojcem swoich dzieci w 2022 roku. Sytuacja wokół tej pary była tematem licznych kontrowersji i afery medialnej, z obiema stronami aktywnie uczestniczącymi w publicznej dyskusji. Marcin Hakiel początkowo trzymał się na uboczu, ale ostatecznie także zaczął udzielać się w mediach. Ostatnio na premierze filmu Horror Story Hakiel, pojawiający się z nową partnerką, wypowiedział się na temat swojej byłej żony, Katarzyny Cichopek. Wywiad zaczął się od pozornie niewinnego pytania o to, czy dla dobra dzieci zasiądzie przy wspólnym wigilijnym stole z Kasią i Maciejem. Sytuacja ta pokazuje, jak życie prywatne osób publicznych często staje się przedmiotem zainteresowania mediów i publiczności. Dyskusje na temat ich osobistych relacji i rozstania są często szeroko komentowane, co wpływa na sposób, w jaki są postrzegane w opinii publicznej. Marcin Hakiel, w rozmowie ze Światem Gwiazd, wyraźnie stwierdził, że nie przewiduje wspólnego spędzenia Wigilii z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Wskazał na istnienie podpisanego porozumienia rodzicielskiego, które reguluje szczegółowo sprawy dotyczące ich dzieci, rozpisane co do dnia, co do godziny. Hakiel dodał, że mimo prób prawniczych interwencji ze strony Cichopek i Kurzajewskiego, nadal pozostaje przy swoim stanowisku. Podkreślił, że nie ma kontaktu z Cichopek, nawet w sprawach dotyczących dzieci. Nasze rozstanie nie było łatwe, miłe i przyjemne, więc po co mamy się widywać, po co mamy rozmawiać? My właściwie nie mamy kontaktów, stwierdził Hakiel, dodając, że wszelkie komunikacje odbywają się za pośrednictwem ich pełnomocników prawnych. Ta wypowiedź rzuca światło na trudną sytuację po rozstaniu pary i pokazuje, jak skomplikowane mogą być relacje po rozpadzie małżeństwa, zwłaszcza gdy są one przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. W przypadku Hakiela i Cichopek, publiczność była świadkiem różnych etapów ich rozstania, co często jest dodatkowym ciężarem dla osób prywatnych, szczególnie w kontekście wspólnego rodzicielstwa. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.